Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z kolejnej dziwnej gry. Ktoś puka nam do drzwi, nie pukaj teraz, bo ja chcę się tutaj przedstawić. Powiedzieć, że mamy fajną żonę, proszę bardzo, to nasza żona. I najlepszymi opcjami w tej grze jest coś takiego, że można zarządzać swoją żoną, zabierać od niej całe pieniądze i wysyłać ją do pracy. Ja już kocham tą grę, nie? Jest po prostu prześwietna. Mamy oczywiście piwko, możemy pić piwko. Przestań pukać! Dobra, otwórzmy to, otwórzmy to. Dobra, nie obchodzisz mnie. Już nie będzie pukać? Teraz stoi tam i czeka. Dobrze, niech sobie czeka. Mamy oczywiście babci nie możemy niestety wysłać do pracy, ale z chęcią bym to zrobił. Co? Jakie minus 21? O co ci chodzi, babo? Dobra, daj jej pieniądze. Niech będzie. Mamy tutaj menela naszego... Wujek! Aha, dobra. Wybacz, wujku. Wujka też można wysłać do... No jasne, wujku. Co? Jaki she looks very unhappy? Czy przecież to wujek? Przecież to jest chłopak, ale... I musimy mu dać chyba piwo, żeby on poszedł do pracy. Nie pij tego piwa! No nie! Daj piwo! Jakie on mu przynieść? No co to ma być? Ja nie chciałem w ten sposób... Nie pij! Nie! Nie! Będzie źle! Będzie źle! No! Nie miało tak być! Nie no, da się tylko wypić. Ale dobrze, mamy też naszego syna. Czy naszego syna też można wysłać do pracy? Nie można wysłać syna do pracy. Dobra, już się ogarnęliśmy przynajmniej z piwem. Możemy oczywiście rozpalić jakieś ognisko tutaj. To jest w ogóle fakt, że telewizor jest dla babci. Babci, jak się twój ulubiony program ogląda? Na brukowych cegłach. A telewizor nie jest podłączony do niczego. Co? Nie! Nie chciałem go zabierać! Czemu? Czemu on zniknął? Czy ja sprzedałem ulubiony telewizor babci? Można w ogóle sprzedawać wszystkich łóżka, nie? Ale dobra, nie, nie, nie. Pieniądze są nam potrzebne, trzeba zrezygnować z przyjemności. Co mi tam pan ma? Jak on stoi cały czas w tym samym miejscu? Musimy coś podpisać, podpisujemy, nie patrzymy. 1800 metrów?! Czy mamy... Mamy samochód! Czy można rozjeżdżać? Czemu pan wsiada do mojego samochodu? Można to otworzyć, a można tu... Wow, ale to jest fajna gra! Fajnie jest to zrobione! Mamy zapasowe koło, nie jestem przyzwyczajony trochę do tej gry. Otwórz te drzwi. Dobrze, super. I można jechać! Dobra, proszę pana, pan chyba będzie żałować tego, tej jazdy. Tu jest ciężarówka, czy można wziąć tą ciężarówkę? Dobra, później zobaczymy. Na razie chcę się rozpędzić i znaleźć jakichś ludzi, nie? Czy można wjechać w inny samochód? Co się stanie? Czy my wypchnęliśmy ciężarówkę po prostu? Czekajcie, ten samochód jest chyba wszechmocny, nie? Tak, on jest wszechmocny, nie, 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 poczekajcie, poczekajcie, bo jako, że mamy wszechmocny samochód, to na razie nie będę grać poważnie, chociaż nigdy tego nie robię. Ale musimy dogonić tą ciężarówkę, dobra, uwaga, przygotuj się, ziomeczku, i od boku ją bierzemy. Ja nadal przyspieszam z ciężarówką na zderzaku. Co się dzieje? Można ją wypchnąć, gdzie się tylko chce. To jest chore. Proszę, bardzo proszę, bardzo. Czy mogę wysiąść z auta? Czy ta ciężarówka pojechała sobie? Czy ona jest w moim aucie? Wow! Co się dzieje? Ciężarówka odlatuje. Prześwietne doświadczenia pierwsze z gry. Mamy ciężarówkę na dachu. Dobra, ale zostawmy ją. No przyczepiła się do nas. Zejdź ze mnie. Zejdź ze mnie. Dobrze, jedziemy z ciężarówką. Nikt nie mówił, że to coś złego. Tylko podjechać nie mogę. Dobrze się zaczyna ta nowa seria, że tak powiem. Znaczy to seria nie jest, ale super gra. Nic nie widzę. Jadę na czuja. Tak też można, słuchajcie. O, tu jest jakiś kolejny samochód. Chcesz może ciężarówkę, ziomeczku? Bo mam na plecach, nie? Wow! Renifer we mnie wszedł i spadła ciężarówka prawie. No, zejdź! Zejdź, ciężarówko, co ty robisz? Ale tu jest jakiś sklep, ja chcę do sklepu. Ja chcę do sklepu, nieważne jak. Proszę bardzo, wychodzimy. Wow! Rzecz, czy ta ciężarówka się odblokowała nagle i sobie pojechała po prostu?
taranując drugie auto. Co ten gość robi? No gdzie ty w kamień wjeżdżasz? Co tu się dzieje? Ten gość sobie... To jest chyba Grzesiek, nie? Tylko Grześka stać na takie rzeczy. Ale dobrze, wejdźmy do naszego sklepu. Bardzo niepodejrzany pan. Można linę kupić? Ło, bronie tu są! Ale to gra mi już się podoba. Dobra, ile mamy hajsu? Nie wiem, ale kupiłem broni i naboje. Dobrze, widzowie, można upolować teraz. Co to wilk robi? Aha, wilku, będziesz mnie gryzł czy coś? Aha, mam mu dać mięso? Jak mu dam mięso, to co? Będzie moim wilkiem? Poczekajcie. Tu nie ma mięsa, o nie. Mogę upolować. Wilk zniknął. Upoluję kozła. Co to ma być za gra? Mamy mięso. Gdzie jest wilk? Wilku, proszę cię, wróć. Halo, wilku. Może chcesz, nie wiem, ludzkie mięso czy coś? O, nie działa na ludzi. Nie podoba mi się to. Serio, nie można tu przyjeżdżać ludzi? Proszę bardzo, sprawdźmy to. Aha. Aha, co to jest za Hulk? Co on zrobił? Wrzucił moim autem, co jest? Ci ludzie są źli, naprawdę. Jak tam się pan bawi, bo ja zacnie, nie? Jest prześwietnie, jest prześwietnie. No, co tu się dzieje? Czemu tu samochód? Akurat tego się nie da przesunąć. Dobrze, jesteśmy w jakimś dziwnym miejscu, słuchajcie. Wjeżdżamy, chyba nie można. Wow, oni mają bronię. I to jest nasza praca, czyli najnudniejsza rzecz, jaką można robić w życiu, ale my zrobimy, że nie będzie aż taka koszmarna. Co? Jakiś złodziej ukradł łóżko wujka! Przecież on pijany leży na tym łóżku cały czas. Jak on ukradł mu łóżko? Dobrze, ta pani, nie wiem czemu, urodziła się ponoć w 1992 roku. Proszę pani, mamy, nie wiem, który rok w sumie, nie mam zielonego pojęcia, ale wszystko się zgadza, nie wiem, gdzie to mam walnąć pani. Niech będzie tutaj, jeszcze tutaj, jeszcze tutaj. Bo wie pani, oni ogólnie często się mylą, co nie? Mylą się, że mamy takiego starego pana od patrzenia tych pieczątek i muszę pani przypieczątkować nieco lepiej. Nawet biurko sobie przypieczętuję. Może jeszcze tutaj. Ale to jest super! Można wszędzie dawać pieczątki. Czy mogę na pani twarzy wstawić nie mogę. Dobrze, proszę pani, mam nadzieję, że pani jest zadowolona. Nawet ma pani latające pieczątki gdzie nie gdzie. Dobrze, proszę pani, jest pani... wolna. Co? Ziomeczku! On powiedział, słuchajcie, że ukradł. Nie doczytałem dokładnie, co ukradł. Chyba można przeczytać to w komputerze. Ale powiedział, że jeżeli go przepuszczę, to mi zapłaci. I mi się bardzo podoba ta oferta ogólnie. Tak, ukradł swoją wejściówkę, jest zwykłym farmerem i jeżeli go przepuszczę, mi zapłaci. Drogi ziomeczku, widzisz to zielone? To zielone to jest zgoda na wejście. I ty, ziomeczku, jako że chcesz mi zapłacić, a ja tanio skóry nie sprzedam, to elo, frajerze, jeszcze danger kliknę, aresztujcie frajera. dobrze, tylko celuj w niego, a nie w niego, dobrze. Dobrze, ale nie we mnie, w niego celuj, dobrze. O, dokumenty zabrali. Zostrzelił go! Co? Co? O nie! Podoba mi się ta praca. Następny. W sumie go nie przeszukałem, zapomniałem o tym, że mogłem tym detektorem go przeszukać. Proszę pana, czy ma pan coś na sobie, bo... O nie! Ma pan łyżkę? Nie. Wie pan co? Łyżka, proszę pana, jest w tym kraju zakazana, ale jako że ty masz dobre dokumenty, chyba wszystko git jest. Tylko czemu mu tej łyżki nie mogę zabrać? Babcia by się ucieszyła pewnie. No, chciałbym też tego użyć, nie wiem, czy tu jest pistolet, czy coś. Chciałbym użyć, wyjąć pistolet i po prostu... dobrze, niech pan przejdzie. Proszę. Proszę. Nie zgadza się! Oj, czemu w ogóle na zdjęciu jest dziewczyna? Gościu! Gościu! Nie wiem, od kogo ty to ukradłeś. Nie wiem, od kogo ty to ukradłeś. Ale masz tupet, żeby tutaj przychodzić. Jeszcze jak ty coś masz w kieszeni albo coś. Nie wiem. Jest coś? Jeszcze masz łyżkę! Masz tupet z łyżką tu przychodzić. Nie no, ziomeczku. Jest, ja ci nasmaruję, żebyś wiedział, o co... chodzi. Chociaż następnym razem tu nie przejdziesz, bo w sumie cię rozstrzelają, to nieważne. Trzymaj dokumenty. Poczekaj. Trzymaj, nie chcę tego. Dobra, w sumie mi się przyda, może babcię przemycę czy coś. Myślicie, że się nabiorą na babcię?
druga osoba rozstrzelana. Podoba mi się, że nawet nie trzeba tego robić. Minus 5 kredytu, nie obchodzi mnie to. Ciekawe, co ludzie w kolejce, jaki stresik tam musi być. Jak co, dwie osoby, jedna z nich jest rozstrzelana. Proszę pana, popatrzy mi pan w oczy. Lepiej, żeby żadnych oszustw nie było, bo słyszy pan ten dźwięk? Słyszy pan ten dźwięk? Tak, to jest dźwięk pana pukania w mojej piwnicy, żeby się wydostać. Więc oby tu wszystko się zgadzało. Tylko nie wyglądasz podobnie, to mnie martwi, bo tu jest jakiś gość przystojny, jest jakimś lekkim wąsikiem, a ty dziewiczego wąsiku nawet nie masz, ziomeczku, to ja nie wiem, czy cię w ogóle mam przepuścić. Dlatego jak zachodujesz, słuchaj, wąsik, możesz wrócić, ziomeczku. Ale to wezmę sobie, nie? Nie mogę? To tu też ci nasmaruję, żebyś miał problem. Nie chciałem na swoje biurko! Trzymaj. O, jest koniec pracy! Dobra, jak ja mam zejść z fotela? F. I wracam do snajperki automatycznie. Jestem super zmęczony. Czy ktoś mnie odwiezie do domu, czy... O! Jeżeli to wybuchnie... No nie! Mój ostatni nabój został zmarnowany! Mamy problem, widzowie. Czy mamy jakiś hajs? Mam 8 hajsu. Napiszcie mi w ogóle w komentarzach, czy chcecie takie gierki i zostawcie lajka i subika też przy okazji, bo to potwierdzi tylko... Jezu, drifta robię! Co się dzieje? Drodzy widzowie, wysiadam tutaj z auta, ponieważ znalazłem zagubionego jelonka. Zagubionego jelonka. Znaczy, no, renifera albo jelonka. Ciężko powiedzieć, dobra, jednak jelonka. O nie, samochód jedzie, proszę, nie rozwal mi sam... Okej, przejechał sobie przez samochód mój. Drogi jelonku, nie mam naboi, ale daj mi się złapać, no. Co to ma być, co jest z nim nie tak? Albo chociaż daj mi się wziąć do domu, czy coś. Znaczy ciebie wziąć do domu. Frajerski jelonek. Jeszcze samochód nadjeżdża i mnie musiał walnąć. Widzowie, jest problem. Mamy mało paliwa strasznie. A ja muszę dojechać tam. Znaczy tu jest stacja benzynowa. Ale ja nie będę marnować pieniędzy na paliwo, tak? Nie będę marnować pieniędzy na paliwo. I mam nadzieję, patrzcie, jeszcze to jest autostrada. To jest autostrada. Aha, to jest ta autostrada? Ej, tu się w sumie szybciej jedzie, co jest? I musimy pojechać na skróty, bo nam paliwa nie starczy! Dobra, to był zły pomysł! Nie! Moje paliwo! Moje paliwo! Dobrze, szybko, szybko, jedź! Jesteś terenówką! Tak! Już prawie! Już prawie mam zero paliwa! Ale dojedziemy! Dojedziemy, widzowie! Dojedziemy! Ej, bez skitu dojechaliśmy na zero... O! Właśnie się skończyło paliwo. Idę w kimę w ubraniach, świetna gra. Wujku, siedzisz na podłodze teraz, jak oni ci ukradli łóżko. Co jest nie tak? Czemu ty stoisz cały czas przy tym oknie? Mamy taką świetną willę, możesz, nie wiem, w lodówce się pobawić. Albo, nie wiem, jak ci zimno, to do babci się przytul, a nie stoisz. Czy to jest autobus, który nas weźmie do pracy? A, za 6 dolarów, a my mamy... Jeden, tak? Super, super. Czemu autobus kosztuje więcej niż głupi... Jezu, mamy siekierę. Czemu autobus kosztuje więcej niż cały dzień mojej pracy? Nie działa jeszcze, nie można nic bić. O, sąsiad. Ej, bez kitu, to jest sąsiad. O nie, przepraszam, przepraszam. Panie sąsiedzie. O! O! Dobrze, dobrze, przepraszam. Mam śmietnik i nie zawaham się go... użyć. O nie, czy ja będę śmierdział? O! Co? Sąsiad nastąpił! Dobrze, trzeba się zemścić. Na wózku inwalidzkim go przejadę po prostu. O nie, tak nie może być. Szkoda, że nie mam naboi. Ale ty frajerze! Dobra, nie. Dobra, przepraszam, panie sąsiedzie. Już nie będę. Ale co się stało? Czemu ja go nie mogę walnąć tą siekierą? Nie, wiecie co? Ja muszę coś z tym zrobić. Weźmy to, sprzedajmy, weźmy. Pojedźmy teraz. Chociaż nie mam paliwa. Pojedźmy autobusem. Kupmy naboje. Czekajcie, kupiłem naboje czy nie? Kupiłem naboje. A... ja miałem cały czas naboje? Ja miałem naboje, tylko trzeba było przeładować. Ziomeczku, nic ci nie da jechanie do przodu. Ty tu jesteś całe 2 dni i jedziesz w ścianę. Czy to jest mój samochód? Czy to jest mój samochód? Tak, to jest mój samochód bez paliwa. Czekajcie, oswoiłem wilka właśnie. Dobrze, nadajmy mu jakieś szanowne imię. Niewolnik.
Tylko chciałbym wyjść z ekwipunku jakoś. Halo, zepsułem grę. Widzowie, serio zepsułem grę. No nie, i nasz wilk zniknął. Czy straciłem mięso? Mam nadal mięso, nie podoba mi się to. Ale dobra, w sąsiedzie gdzie jesteś? Ty pijaczyno. To! Udało się! I co teraz? Mogę obrabować jego dom? Jak prawdziwy sąsiad? O, proszę bardzo, telewizor, radio, jakiś stolik, kamera. Ej, nie mam już nic, chyba przez to, że noszę wszystko. Ty, ale w sumie on ma ładniejszy dom od nas, nie? Ja bym się przeprowadził. Tylko jest problem taki, że my mamy zero energii i każą nam jechać do pracy. Także mamy problem. Musimy sprzedać kolejną rzecz. Niech będzie łóżko syna. Synu, twój tata miał znacznie ciężej. Wybacz. Wow! Ile to kosztuje? Ale jesteśmy teraz bogaci. Ile mamy? $30. Dobra, jesteśmy bogiem tej gry. Wracamy do pracy. Ponoć nie można tu palić w tym kraju. W sensie na tej granicy. Czy jak zapalę przy żołnierzach, to czy mnie zastrzelą? Halo, ja palę. Nie, nie zastrzelą. Okej. Widzę, że też mamy super okna w pracy, nie? Czy można tędy też przeskoczyć? Tu są okna, dobra. Szkoda, bo chciałem przeskoczyć tam. Proszę pani, co? Ona jest SCP ponoć? Co jest nie tak? Mogę do niej dołączyć? Dobra, dobra. Co muszę zrobić? Nie wiem, tak? W sensie walnąć tutaj ci pieczątkę? Nie mogę na tej karcie. Proszę pani, to, że ma pani na koszuli, uśmiechnij się, a ja mam, nie mam zbyt dobrej energii ani, no, jeszcze jakiś złodziej ukradł nam zabawkę syna, nie? Widzi pani, sama tragedia się dzieje, dlatego nie chce mi się nawet sprawdzać, jeszcze tylko sprawdzać, czy pani ma jakieś dziwne rzeczy przy sobie. Nie ma pani, i tak pani nie przepuszczam, mam nadzieję, że... Co ja, nie, ja nie chciałem jej przepuścić, co ja zrobiłem, nie. To ma być, to, poczekajcie, zaznaczę parę razy, żeby gra się nie pomyliła, bo będzie źle, jeszcze tam ci dam parę razy. Dobra, w ogóle aresztujcie ją, nie chcę mi się czasu tracić. To takie smutne, jak ta brama się zamyka, a ona wie, co już ją czeka. Powodzenia, proszę pani. Ej, to takie smutne w sumie decydować o ludzkim losie, albo... braku losu, z tego co słyszałem. Po co pani ten widelec? Przecież widelec może kogoś zabić. Co jest nie tak z tymi ludźmi? Musi mieć pani dodatkowy dokument. Żegnam. Nie! Nie! Znowu to samo! Dlaczego? To, miało być to, przepraszam, przepraszam. Wiem, że pani już się cieszyła, ale jednak to. Aha! Mam nadzieję, że umrzesz? Nie. Kurde, chciałem powiedzieć, że... To ty umrzesz, ale nie da się już aresztować. No idź sobie! Czemu ona tu stoi? O co chodzi? A! Jednak był dodatkowy dokument. Po prostu go nie zauważyłem. Ups. Znowu błąd, znowu mi zabiorą pieniądze. Przepraszam. Widzowie, jest pewien problem, ponieważ tutaj wszyscy umierają. Dosłownie, syn jest chory, zakażony. Zero szczęścia, nie ma swojej zabawki. Ja nie rozumiem tego dziecka. Przecież, to nie było specjalnie. Przecież, nie wiem, wyjdź na dwór. Masz chatę sąsiada, nieżywy leży przed domem, ale to nieważne. Nie zwracaj na niego uwagi, on śpi. Po prostu jest pijany. Pobaw się w jego domu, podpal czy coś, jak każde normalne dziecko, nie? W dodatku, jak można się zakazić, siedząc w domu? Rozumiem, że nie masz co jeść. Upoluj wiewiórkę i zjedz. Idę coś dla wujka pokazać, patrzcie. Wujek, chcesz łyka? Nie ma, nie dla psa. Tak, masz pustą szklankę, znaczy butelkę. Idę do pracy. Nawalony do pracy przyszedł, nie? Wszystko w porządku. Nie dość, że okradliśmy sąsiada, to jeszcze nam się hajs już kończy. Mam nadzieję, że teraz dobrze mi pójdzie praca. To jest jakiś bardzo ważny człowiek, tak? Ponoć w prawie. Ja tylko pana sprawdzę. Dobrze, wszystko czysto. Niby pan nie jest poszukiwany. Dobrze, w takim razie. Proszę pana. Nie no, kupił mnie tym, że powiedział do mnie, że dobrze pracuje, że dobrze mi idzie. Niech już mu będzie, nie? A chciałem go zastrzelić, ale niech już mu będzie. Jeżeli to błąd... Nie! Nie! Już 3! Jeszcze się okazuje, że on nie był dyplomatą, nie? Super. Nie dam się już więcej. Następnym razem powystrzelam tych ludzi. Jeszcze... Wiecie, co on powiedział? Patrzcie. On powiedział, że...
przechodzi przez granicę dla zabawy. Wiecie co, wiesz co jest fajnego, ziomeczku? Ty jest się na granicy śmierci. Albo równo ze śmiercią. Miłej zabawy, ziomeczku. Jeszcze fuckera mi pokazał przed śmiercią. Czemu on jest takim kozakiem? Co jest? Pa, czy coś? Ups. Słuchajcie, widzowie, patrzę na to zdjęcie, co nie? I patrzę na zdjęcie w kompie. O te, co? Coś mi tu śmierdzi, proszę pana. Ogólnie nie polecam dawać tego samego zdjęcia jak nasza lista poszukiwanych. Ale no jeszcze sprawdzę pana, co pan ma, może coś ciekawego. Nie ma pan nic. W ogóle on stoi taki dumny, nie? Gościu, jesteś poszukiwany. Wiesz, co cię teraz czeka? No, na pewno tego, haha, nie dostaniesz tego, ziomeczku. Elo, żegnaj. Czemu on tak zawsze powoli przychodzi, no? Co ty robisz? Gość się uważa za jakiegoś generała. Ziomeczku, przez to, że byłeś niemiły, nie obchodzi mnie twój los. Panie generale, jeżeli jest pan generałem, to pan już nie jest generałem. Żegnam. Tak jak żegnam i was. Dobra, nie powinienem go zastrzelać, ale nie obchodzi mnie to. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Pa, pa.